Niemowlak. Drugi miesiąc życia. Jak wygląda dziecko po skończeniu pierwszego miesiąca życia? Po ukończeniu pierwszego miesiąca życia skóra dziecka powinna już być różowa, nie powinna zawierać śladów żółtaczki ani żadnych innych śladów po porodzie, a więc otarć czy pęknięć na skórkę. Tkanka tłuszczowa będzie jeszcze w dalszym ciągu obfita, ponieważ niewspółmiernie dziecko dużo waży w stosunku do długości ciała. Główka powinna wrócić już do swojego fizjologicznego kształtu. Jeśli po porodzie były jakieś zniekształcenia czy otarcia, powinny zniknąć. Na główce w dalszym ciągu będą dwa punkty pozbawione twardej tkanki kostnej. Będzie to ciemiączko przednie i ciemiączko tylne. Klatka piersiowa dziecka będzie unosić się już równomiernie. Znacznie rzadziej pojawiać się będą krótkotrwałe okresy przerwy w oddychaniu, tak zwane bezdech. Brzuszek dziecka jest w dalszym ciągu bardzo duży w stosunku do całego ciała. Można nawet powiedzieć, że jest to tak zwany żabi brzuch, czyli rozlany duży brzuszek, który wypełniony pokarmem będzie wystawał powyżej klatki piersiowej. Kończyny, czyli rączki i nóżki dziecka najczęściej będą swobodnie się poruszały wtedy, kiedy dziecko będzie rozebrane. Natomiast wtedy, kiedy jest ubrane, będą po prostu leżeć spokojnie. Jak zmieniło się dziecko w ciągu pierwszego miesiąca życia? Po ukończeniu pierwszego miesiąca życia masa ciała dziecka powinna wzrosnąć około 700 do 1000 gramów, a długość ciała powinna zwiększyć się około 1,5 do 2 cm. Wzrosną również obwody główki i klatki piersiowej, również średnio około 1,5 cm. Dziecko po ukończeniu pierwszego miesiąca życia powinno mieć jeszcze zachowane odruchy noworodkowe, czyli na przykład odruch moro czy odruch pełzania. Większość dzieci po ukończonym pierwszym miesiącu życia w dalszym ciągu jeszcze spędza większą część doby na śnie. To może być około 20 godzin na dobę, z krótkimi okresami aktywności w czasie lub zaraz po posiłku. Co powinno umieć dziecko po skończeniu pierwszego miesiąca życia? Po ukończeniu pierwszego miesiąca życia większość dzieci w pozycji na brzuchu umie już na kilka sekund podnieść główkę. Mimo że wzrok jest jeszcze niedojrzały, większość dzieci potrafi już przez kilka czy kilkanaście sekund wodzić oczami za wolno przesuwaną zabawką. Słuch dziecka jest od urodzenia rozwinięty, niemniej po miesiącu dziecko powinno już rozpoznawać głosy najbliższych i kierować głowę w kierunku, z którego dochodzi dźwięk. W cyklu dziennym rozwoju dziecka zaznaczają się już fazy dnia i nocy, wydłużają się przerwy między posiłkami ze szczególnym uwzględnieniem przerwy nocnej.